Jeszcze nie zaczęliśmy, już jest drama. Dzień dobry, kochani. Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak już zdążyliście zauważyć po tytule, ten vlog, ten film nie będzie miał żadnych cięć. Ja się trochę strasznie stresuję, bo czasem jak ktoś Kuba powie głupiego, albo ja powiem coś głupiego podczas nagrywania, to to wycinam. Więc teraz naprawdę musimy się opanować i pokazać, chcemy pokazać wam, że po prostu jesteśmy normalną rodziną. To jest jak live w sumie. Tak, że to jest coś takiego jak live. Chcemy po prostu wam pokazać, że wiecie, że jesteśmy normalni, tak? I nie wszystko wycinamy. Ale to jest bez cięcia, czy jak coś nie wyjdzie, to od nowa zaczniemy? Nie, to jest bez cięcia, totalnie. Po prostu wklejam to w montaż, renderuję od razu, nic nie wycinam. I wrzucasz. Rozumiesz? Jaki koks. Nawet nie musisz w montaż wklejać, bo po prostu to wrzucasz. Też mogę tak wrzucasz zrobić. Wrzucasz klip i wrzucasz. Ale to będzie trochę bekowo. Moi drodzy, ja na swoim Instagramie dałam ankietkę, gorąco się zgrzałam, trochę zestresowałam się strasznie. Zanim zaczniemy, to oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to tam na dole jest czerwony przycisk, który powinien być szary. Tak, dobrze mówię. I zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek, żebyście z każdym filmem byli na bieżąco. Ja tak jak mówiłam wcześniej na swoim Instagramie, dałam wam ankietkę. Popatrz, jak mi dobrze mi idzie, co nie? Na razie tak. Na razie dobrze mi idzie. Z pytankami, które wy oczywiście zadawaliście. I po prostu sobie tutaj podpowiadamy. Pogadamy. Ale ty przedłużasz chyba. Dobra, okej. Okay. Ile jest? Minuta 30. Dobra, cicho. Ja tutaj się staram. Ale długi wstęp. Dobra, to by się przydało pociąć. To by się przydało pociąć. Dobra, żeby nie było takich tych, wiesz, takich. No wiesz, czego się najbardziej boję, żeby była co chwilę ja to przy montażu staram się wycinać takie, wiecie, nie ma dużo... cięcia. Dobra, okej, nie ma cięcia, dobra, zaczynamy, moi drodzy. Kiedy kolejna piosenka z Kubą? Jakub, kiedy robimy piosenkę? To od ciebie już zależy, nie? Kiedy ty chcesz, ja mogę cały czas, ja lubię robić muzykę. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście... Dodąci na kanał i będziesz miała na zakończenie taką nutkę. No, ale wiecie co, mi się marzy taka pioseneczka, nie wiecie, jakieś o miłości, w ogóle taki love song totalny. O kurde, tylko, nie, mi się marzy taka pioseneczka z takim, wiecie co, kurde... Lato? No, no taki z takim właśnie vibe'em letnim, takim właśnie, wiecie, jakieś kukulele, sralelele. Chodźmy na drinka, zostawmy już i takie rzeczy. No właśnie takie, wiecie, takie... Wyjedźmy na wakacje! No. Coś jak z Pega zrobiłem te lata? No, no nie wiem, no po prostu taki, wiecie, taki wakacyjny vibe, wiesz o co chodzi? No. No. To także, to. Beat, no nie wiem. No, także... Beat mastering. Pegę, około stówki. Pegę mój psiawsi nam zmiksuje i nagra, więc... Pegę, pozdrowienia dla ciebie, jak to oglądasz. Kiedy się spotkamy znowu na jakąś małą kłótnię. Dalej nie przedłużamy, bo coś czujesz, że zaraz powiem coś głupiego, a boję się. No, w sumie za 300 może zrobisz piosenkę. Dobra, lecimy. Czy chcielibyście mieć drugie dziecko? Moi drodzy, na ten moment na razie nie. No. Póki co. No, nie przedłużamy, lecimy dalej. Jakie plany na dziś? Plany miały być inne, mieliśmy iść teraz z dzieciakami na kulki. A czemu z dzieciakami, moi drodzy? Bo właśnie tam w naszym pokoju Maksia jest Tala, która zajmuje się dwójką dzieci, czyli Maksiem i Szymonem, swoim bratem, bo przyjechali do nas. I teraz, wiecie, ona trochę ich próbuje uciszyć, żebyśmy my tutaj mogli sobie nagrać na spokojnie. Pewnie zaraz tutaj nam wparadują, więc zobaczymy. No i mieliśmy odejść na te kulki, ale Maksiulka coś nam ostatnio bierze i... ma katar i kaszle, więc stwierdziliśmy po prostu, że to po prostu odpuścimy, żeby nie rozchorował się bardziej. I weź mi pomóż, weź się coś zaczęłam. No takie były plany, żeby pójść na kulki w ogóle, tak? No i później idziemy z dziewczynami na damski wypad na sok pomarańczowy. Sok pomarańczowy. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe jestem, czy Jakub dzisiaj sobie. Ciekawe jestem, czy Jakub sobie dzisiaj poradzi, słuchajcie, z Maksiulką, żeby go uspać. To będzie twoje pierwsze takie. Będziemy bajkę oglądać, dopóki nie zaś. Och, super! Czyli wrócisz i będziesz tam siedział. Dobra, super. Planujecie już jakieś wakacje? No, takie szybkie, czterodniowe bym chciał. Może nam się uda coś teraz, jak w najbliższym czasie coś zaplanować, takiego, wiecie. We dwójkę wyjechać. Albo we dwójkę, albo po prostu w trójeczkę. No. Ale z moimi rodzicami lecimy na przełomie lipca, sierpnia na 2 tygodnie. Gdzie dowiecie się w kolejnych vlogach. Kiedyś się dowiecie. Następne. Czy będzie film z pielęgnacji włosów? W ogóle ja też wczoraj o tym... Wczoraj robiliśmy. Tak, w ogóle wczoraj... Dobra, wczoraj robiliśmy, Kubie, tak, pielęgnację włosów od... Co to było? Od A do po prostu Z. Śmiesznie trochę było, no ale... Dlatego. Wracając... Nie wiem, czy byście chcieli taki film, pielęgnacja moich włosów. Ja gdzieś w jakimś to vlogu mówiłam ostatnio.
Czy właśnie chcielibyście takiego vloga? Nie wiem, odpowiedzcie mi na to pytanie jeszcze raz. Czy chcielibyście takiego vloga z pielęgnacji włosów i pielęgnacji... Słuchaj, Marcia tam... I pielęgnacji może twarzy. Nie wiem, dajcie znać, jakbyście... chcieli... Ja to myję czymkolwiek leży głowę i później spłukuję i to jest moja pielęgnacja włosów. Tak, chyba myję nawet płynem intymnym włosy. Nie no, przesadzę. Biały jeleń. Dobra, pokażę swoje ulubione kosmetyki do włosów. No to myślę, że bym mogła pokazać to po prostu w tym vlogu, gdzie była będzie taka moja pielęgnacja. To jest taki chyba typowy vlog dla kobietek, nie? No, ja też szamponem nawet auto myję, nie? Czy jesteś z Guwerem? No jestem. Siedzi tu obok mnie. Czy stworzycie kanał o waszych wszystkich wyjazdach? Co to znaczy? A bez sensu. Chodzi czyli komuś pewnie, że takie nasze wspólne wyjazdy, osobny kanał. Ej, to by było bez sensu zakładać, słuchajcie, kolejny kanał, bo ledwo co ogarniamy dwa. No. Także... Może komuś się chce nagrywać, montować i prowadzić kanał. No, no nie wiem, ja mam dużo teraz na bańce, żeby... Wiesz no narzuciłaś sobie dużo. Żeby cokolwiek... Ja nie. Kolejne pytanie to, czy... Co? Ciekawe. Jakie jest wasze wymarzone miejsce do zwiedzania? Coś w tym stylu. Dawaj szybko powiadaj, żeby nie było nie tutaj wiem. Takiego tego, takiej ciszy. Co byś chciał zwiedzić w swoim życiu? Masz jakieś miejsce, gdzie byś ja chciał mam, pojechać? Ale to takie moje jakby. Nie, no to twoje. No to skatepark, który jest w Anglii chyba. No zawsze marzyłem, żeby tam jechać, nigdy okay. Nie miałem pieniędzy i chciałbym tam pojechać. Po a ja bym chciała zwiedzić Afrykę, ale od takiej strony dzikiej Afryki, takiej dzikiej, dzikiej, dzikiej. Kiedy w końcu będziecie mieć psa? Razie to nie ma sensu. Przestań ziewać, kurwa! Miałem być bez cięcia. Jezu, to jest film jest strasznie stresujący. Kiedy w końcu będziecie mieć psa? Na razie nie potrzebujemy, bo mamy Maxa. I to też trzeba się dużo zajmować Maxem. Jeszcze psa, gdzie co chwilę trzeba to wychodzić, nie było gdzie zostawić. No trochę póki tak. Co nie chcę mieć psa, mamy Maxa. No bo chodzi o to, że dużo jest obowiązków przy Maxie, plus jeszcze pies. Wyjść na kupę, wyjść na siku co chwilę i później jechać gdzieś chcecie, dobra. Nie ma gdzie zostawić. Okej, okay, dobra. Także zobaczymy. Aj! Gdzie widzicie się za 10 lat? Ja widzę się za 10 lat w domku jednorodzinnym z pięknym tarasem, z widokiem na nasze góry. I z chłopami. Z malutkim pamptraczkiem i z chłopkami dla mojego dziecka bądź drugiego dziecka, z placem zabaw, z pieskiem latającym po ogródku i z gołymi sykami po świeżej trawie, chodząca ja. Stópki. Stópki. No dobra, nie chciałam. Chciałam już pokazać wam stópki moje, ale... A tam fetyszyści. A tutaj mogą być osoby, które nie są... Nie, nie, może albo nie chcą. Albo fetyszyści. Dobrze widać. Boże, to jest straszne! Stupek. Straszne jest takie nagrywanie bez cięć, serio. Co tu pogubiłam się teraz tymi pytaniami? Co polecasz zwiedzić w Jeleniej Górze? Co polecisz zwiedzać w Jeleniej Górze? Ale tu jest dużo miejsc do zwiedzania, tylko że my nie jeździmy nigdzie. Znaczy obok Jeleniej jest ta wieża widokowa obok Jeleniej. To jest w gdzieś jest. Jaka wieża? To taka brrr pokręcona fajnie. Aha, to w Świeradowie jest taka wieża, to nie jest w Jeleniej Górze. Karpacz to, że... też. No dobra, co w Jeleniej Górze? A, w Jeleniej nie ma nic zbytnio ciekawego. Jak nie są te kościoły, srogły, wieża widokowa jest też w Jeleniej Górze. Co my tu mamy jeszcze takiego fajnego, żeby zwiedzić? Nic. Kurde, wiecie, to jest najgorsze to, że człowiek mieszka w danym miejscu, a tak naprawdę mało co orientuje się na temat jakichś takich naprawdę nie ma rzeczy. Co nie, no na pewno jest dużo rzeczy, tylko po prostu my się tym po prostu nie interesujemy, bo nie zwiedzamy. A, co jest co zwiedzać? Co? Single tracki na rowerach, jeżeli macie enduro albo jakiś downhill, to jest pełno tras i to jest właśnie fajne w naszym mieście, że możemy tutaj wszędzie pojeździć, gdziekolwiek nie pojedziecie, to są trasy. Tak? Tak, no, tak. Pełno tras jest. No. To jest fajne, jak ktoś jeździ na rowerze. Fajna galeria też jest. Super. Czego najbardziej się boisz? Ja boję się duchów i ciemności. Jakub? Nie wiem, czy to strach, ale to pająka. To fobia, nie? No ale fobia to też strach. Nie lubię pająków. Ja dzisiaj oglądałam taki film na TikToku, jak tego. Ja oglądać mogę, czy coś. Taką rękę i tam wyciągał jajeczka takie. Nie jajeczka, tylko małe pajączki takie. Takie się oglądać, czy coś to luz, ale one są obleśne. Nie są obleśne, ale nie mam problemu, nie wiem, spać pająka do ręki i wyrzucić go przez okno, żeby tam sobie dalej żył.
A chyba to tylko będzie klapka i leci z tymi. A pamiętasz w Niechorzu, ile było tych pająków? Słuchajcie, my jak byliśmy w tamtym roku w Niechorzu, w pensjonacie takim jednym, to tam, słuchajcie, zabiliśmy ponad 20, prawie 30 pająków, takich małych, czarnych. To nie były takie zwykłe pajączki domowe, tylko takie czarne, one były takie włochowate, takie. I pełno było plan na ścianie, jak myśmy takie je zabijali. I w firance się chowały, ja pierdzie. O, w firankach one by mnóstwo było w to tych firankach. Gleśne. Co byś w sobie zmieniła? Co ja bym w sobie zmieniła? A co ty byś w sobie zmienił, Kuba? Ja się zastanawiam nad sobą, a ty co byś w sobie zmienił? Zazdrość. Aha, ale dochodzi o swoją... Aha, no tak, to jest Jakub teraz powiedział, a takie... Aha, bo tak bardziej wchodzisz takie... Tak. Ale chodzi o wygląd, tak wyglądowo. Co byś sobie zmienił? Nie powiedziałeś wyglądowo. No dobra, no to co byś sobie... Wyglądowo to bym zmienił... Dawaj, Jakub, przedłużaj, bo ty nie możesz być takiego... Nic, mogę być sobą, jestem... pryszczy bym się pozbył. Pryszczy. Nie masz tak dużo już. A ty nie odpowiedziałaś. Bynajmniej takiego. Ja bym sobie zmieniła co? Ja bym bardzo chciała zbudować tkankę mięśniową na pośladkach i na brzuszku, zlikwidować swoją oponkę i boczki, właśnie urzeźbić ciało. Źle nie wyglądasz właśnie. Ale dla siebie, ja to robię dla siebie. No tak, ale no i kiedyś w przyszłości chciałabym powiększyć sobie piersi. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała na tyle pieniędzy, żebym mogła to zrobić. No o Jezus Maria! Ale to jest taki irytujący, słuchajcie. Bo ktoś zrobi później te jak dobra, tak. Różowe włosy jak sobie zrobię, to będę jak Wersow. Nie, Leosia. Zareklamuję Blaka, będę jak Wersow. Nie wiem, powiększę sobie piersi, będę jak Wersow. Będę chodziła w beżu, to... będę jak Wersow. Tak, zrobiłam sobie na włosy, to w ogóle tak... Jezus, to jest okropne. A kiedy jakiś kolor nałożysz na włosy? Nie wiem, dobra. Bądź jakimś hardkorem w końcu. Zrób coś szalonego w swoim życiu. Zrób sobie kolorowe włosy. Nie. Czemu? Ja nie, chyba nie jestem taka bardzo odważna z włosami. Ja mogę wszędzie wszystko inne robić, ale nie włosy, bo to jest naprawdę taki duży sentyment. Jeszcze potem jak nieraz uciechałeś moje włosy i musiały odrastać, to już w ogóle. Tylko kolor. Dobra. Co cię najbardziej obrzydza w jedzeniu? No i wątróbki. Nie wątróbki? Masz coś takiego, że jak ją widzisz, to cię obrzydza? No. Co, coś jeszcze, czy nie? No jak ludzie jedzą jakieś ślimaki czy coś, to nie wiem. Faktycznie, bo takie małże. No. Nie wiem, nie da nigdy ślimaka i mam nadzieję, może że nigdy bym nie chciała spróbować ślimaka. Ja bym chciała spróbować. Ale mnie również obrzydza. Nie, mnie obrzydza smak wątróbki i zapach. Jak na nią patrzę, to easy. I obrzydza mnie smak również chałwy. No, fuj, Jezus, znaczy, da się zjeść, ale nie jest to jakiś świetny, jak nie się jadło śnieg. Tego się nawet tyń. Nie da zjeść, po prostu nie mogę. I strasznie mnie obrzydza, ja czasem jak jestem na mięsnym i widzę te takie malutkie serduszka, albo takie malutkie wątróbeczki, albo takie malutkie łapki. Jezus, o Jezus, okropnie. Halina, ty to musisz trochę ściszyć! Halenka! Gdzie masz kolczyki, czy chciałabyś sobie gdzieś je jeszcze zrobić? Masz je, ty nie masz żadnych dziurek, co nie? Nie mam dziurek. Nie masz? Tylko w Jezus. Jezus, Kuba, to jest film bez cień. Jak ty sobie to wyobrażasz teraz? Uszach, w nosie. Dobra, Kuba, koniec. No okej, dobra, dobra, gdzie masz takie zrobione dziurki? Przez kogoś. Przez kogoś, Kuba, zrobione dziurki. Masz? Nikt moich dziurek nie robi. Jezus Maria! Nie, to straszne, słuchajcie. A ja o czym ty myślisz, ale no... Ja nie mam żadnych nigdzie dziurek. Nikt mi nie robił. Dobrze, okej, okay. I to wystarczy. I starczy, po prostu powiedzieć. Dobra, prostując sytuację. Mam jedną w nosie. W ogóle kiedyś miałam symptoma i do tej pory mi nie zarosła ta dziurka. Tutaj. No normalnie mogłabym sobie włożyć tu kolczyk i byłabym krówką. Tu mam 3, a tu mam 3, 4, 5. No. I czy chciałabym sobie coś jeszcze zrobić? Nie wiem, może chciałabym sobie gdzieś jeszcze zrobić w uchu, ale to już tak na przykład gdzieś tu jakieś... O, wam zaraz pokażę. Na przykład tu, albo gdzieś na przykład tu bym sobie mogła zrobić. Ale uszy, co nie? Już twarz bym sobie bynajmniej nigdzie więcej nie przekuła. Przepraszam, że ziewam, ale tego się twarzy. Nie da wyciąć. Co? Nie da się wyciąć, ale ziewałem. Dobra, patrzymy. I to by było ostatnie pytanie, Jezus. Ej, dobrze, koniec. Już nie ma więcej. Było ostatnie? Tak, nie ma więcej pytań. Bardzo mnie to cieszy. Dlaczego jest tak mało pytań? Bo dosłownie jakieś półtorej godziny, nawet nie całe półtorej godziny dodałam ankietę. To jest taki
spontaniczny vlog. Stwierdziłam, a co? Przyznaj się po prostu, że nie chciało ci się montować i o, vlog bez cięć, zróbmy to, będzie super. Nie, w ogóle takiego czegoś nie, w ogóle takiego, o tym. W ogóle o tym nie myślałam, moi drodzy, i kończymy to, bo ja się naprawdę boję, że zaraz coś głupiego powiem, albo zaraz się pokłócimy tutaj na wizji, na tym live'ie. Wy nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, żebyście z każdym filmem byli na bieżąco. I coś jeszcze chciałam powiedzieć i nie pamiętam co. Aha, i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich vlogów, takich filmów, bo ja nie wiem, czy to jest w ogóle vlog, to można nazwać vlog? To jest live. Live? No nie wiem, czy to, no nie na, bo nie leć na żywo. Ale na żywo teraz no nie, to jest, mówimy no nie, i dobra, i nie w każdym razie, czy chcielibyście tak więcej takich filmów, vlogów, live'ów właśnie bez cięć? Na przykład no, z różnym kontentem, to nie musi być akurat takie, wiecie, Q&A typowe, co nie? No ale to nie zależy co, niektórych rzeczy nie da się zrobić. Położył w ogóle rowerek na tym, na... Fajnie wygląda. Na stole, fajnie, tylko koleż na tym stole też sieje, co nie? Sieje. Grubo. A dobra. Po co tamten jest? Dobra, moi drodzy, kończymy. No. Dziękuję wam, że zostaliście do końca, pewnie nie wszyscy. I widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki. Hello. Nie dnij! Co? Nie dnij, musisz równo z ręką nacisnąć guzik wyłączenia. Nie możesz ciąć.